Słuchajcie, to jak wiecie, dzisiejszy tytuł tego wystąpienia, wykładu jest taki: Dlaczego Iwa mogła się poczuć jak piąte koło u wozu? Kiedyś Iwa użyła takiego sformułowania, że tak się poczuła, więc jakoś to do mnie przylgnęło i postanowiłam zebrać w jedną różne wątki tego samego wyjaśnienia, dlaczego Iwa tak się mogła poczuć. Widzicie ten rysunek, prawda? Pamiętacie może go, kiedyś go oglądaliśmy jako wyrysowany, w tej chwili jest ładniej zrobiony. To jest rysunek, który przedstawia rozszczepienie umysłu Syna Bożego i jego konsekwencje. To, o czym dzisiaj ja chciałabym mówić i w tym kontekście, to chciałabym się skupić na tym kawałku, czyli rozszczepienie umysłu Syna Bożego i jego konsekwencje. To, co jest dość istotne w naukach Kena, to pogląd, że kurs cudów jest mitologią. I jak to z mitologią bywa, z grubsza ma nam objaśnić między innymi, jak powstał świat, który widzimy. I teraz wam pokażę drugi czart. Jak widzimy, Ken opisuje, jak doszło do rozszczepienia umysłu Syna Bożego w czterech etapach. Najpierw był Bóg, i ten Bóg istnieje w umyśle słusznym jako Duch Święty. Jest to pamięć Boga. Pierwszym etapem była myśl osobności, i tutaj powstał syn indywidualny. Od tego momentu poruszamy się w obszarze umysłu mylnego. Drugim etapem rozszczepienia była projekcja jaźni A, gdzie mamy grzesznego syna jako ofiarę. Jak pamiętacie, mamy tutaj tą nieświętą trójcę grzechy winy i lęku. W trzecim etapie, żeby jakby sobie ulżyć, ego podpowiedziało synowi Bożemu, żeby po prostu zrobił sobie taki trik, tylko żeby stworzył sobie jaźń B i C, żeby mógł lęk i winę na nie jakby projektować. W związku z tym w etapie trzecim powstała projekcja jaźni C, którą reprezentuje gniewny Bóg, gnębiciel, oraz jaźń B, niewinny syn, ofiara. Czwartym etapem, ostatnim, jest projekcja świata wiktymizacji i ciała jako koronnego dzieła systemu myślowego ego. Tutaj też zaszedł proces, w którym Syn Boży uległ pozornej fragmentacji na niemal nieskończoną liczbę osobnych części. To jest schemat z książki Kena Łopnika Orędzie Kursu Cudów z tomu pierwszego. Gniewny Bóg, odszczepiona myśl grzesznego syna, jest tak samo wymyśloną obroną przed grzechem, jak i sama myśl grzechu, służąca ochronie indywidualizmu ego. A dokładnie, Bóg wróg, jaźń C, gnębiący niewinnego syna, jaźń B, jest ochroną przed uprzytomnieniem sobie przez syna jego własnego, mylno-umysłowego przeświadczenia o rzeczywistości grzechu, czyli jaźni A. Podczas gdy grzech jest obroną przed uprzytomnieniem sobie przez Syna obecności Ducha Świętego w jego słusznym umyśle i dlatego jest ochroną jego indywidualizmu. A tak należy czytać schemat, który tutaj widzimy. I cała ta dynamika rozszczepienia umysłu dobrze jest opisana tym schematem, który nosi nazwę schematu numer jeden, również w tej książce Orędzie Kursu Cudów. I mamy tutaj jaźń A jako jaźń gnębiciela i mamy tę nieświętą trójcę, o której wspomniałam. Jest to grzech, wina i lęk. Jaźń A rozszczepiła się na jaźń B, gnębioną i bezgrzeszną jaźń, która jest jednak pełna lęku. Jest to syn. Syn się lęka się grzechu, który popełnił wobec Boga. No i mamy tu rozszczepienie na jaźń C. Jest to jaźń gnębiciela, który reprezentuje grzech i winę, ale też Boga. I teraz tak, być może to jest, wygląda na dosyć tak niezrozumiałe, ale ja bym chciała przejść do kolejnego schematu, który zbliży nas do odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Żeby dojść do tej odpowiedzi, musimy pokrótce przeanalizować dynamikę rozszczepienia umysłu w kontekście ciała.
i odwzorować go na poziomie indywidualnym. I to pokazuje nam schemat trzeci i na nim pozostaniemy, na nim się skupimy. Jak widzimy, grzeszna jaźń A pozostaje na poziomie umysłu. I na powyższym schemacie widać, jak wyjściowa relacja między synem i Bogiem uległa fragmentacji na szczególne relacje składające się na indywidualny świat naszej fizycznej i psychologicznej egzystencji, dramaty naszego codziennego życia. Lecz choć w naszym ontogenicznym modelu rozszczepienia A, B i C zachodzą wyłącznie w umyśle, na schemacie widzimy, że rozszczepienie jaźni A na jaźnie B i C oddala syna od jego umysłu, ponieważ to się dzieje, jak widzicie, na poziomie ciała. Na schemacie widzimy, że rozszczepienie jaźni A na jaźnie B i C oddala syna od jego umysłu i umieszcza go w ciele. Dynamika fragmentacji i projekcji jest dokładnie taka sama jak w schemacie przedstawiającym rozszczepienie w umyśle, lecz teraz projekcja myśli, grzechu i winy oraz lęk przyczyniły się do pozornego powstania fizycznego świata, w którym obecnie ta nieświęta trójca wydała się przybrać formę cielesną. A mówiąc bardziej specyficznie, nasza wina lub samonienawiść już nie jest widziana jako wrażliwa na atak jaźni w myśli, lecz teraz znalazła dom w nowej jaźni, którą nazywamy naszym ciałem. I w tym tkwi jej największa słabość. Temu poczuciu winy, całkowitej porażki i upadku towarzyszy poczucie całkowitej bezsilności wobec świata zagrażającego tej zdewaluowanej i zniekształconej koncepcji naszej jaźni. A taka konstelacja uczuć jest właśnie tym, czego chce ego. Ciało, jego mózg jest teraz obdarzony właściwościami umysłu, zaś ten ginie nam z widoku i pamięci, a nawet możliwości przypomnienia sobie o nim. Poprzez odszczepienie grzechu umysłu, jaźni A, powstają dwie całkiem nowe jaźnie. Jaźń będąca repozytorium projektowanego grzechu, dzięki czemu trzecia jaźń B jest teraz bez tego grzechu, a zatem jest niewinna, aczkolwiek przepełniona lękiem. To jest ta jaźń, którą wszyscy staramy się utrzymać jako naszą tożsamość, oblicze niewinności, o którym Jezus mówi pod koniec tekstu. Ta jaźń skrywa to, o czym zgodnie ze strategią ego jesteśmy potajemnie przeświadczeni, iż jest naszym prawdziwym obliczem, tą grzeszną jaźnią A. Zaś ta jaźń, którą wybrał nasz decydent mentalny, szukając własnej indywidualności, skrywa oblicze naszej prawdziwej jaźni. I teraz przytoczę fragment, o którym jest tu mowa, o którym Jezus mówi pod koniec tekstu. Ten fragment pochodzi z rozdziału 31, podrozdziału 5, akapitu 6. I tutaj za Kenem Łapnikiem będę jakby dopowiadać, w którym momencie jest jaźń A, jaźń B albo jaźń C. I teraz początek tego cytatu. Oto główna lekcja, która zapewnia, że twój brat, czyli jaźń C, będzie wiecznie potępiony, bo to, czym jesteś, grzeszną jaźnią A, stało się teraz jego grzechem. Za to przebaczenie nie jest możliwe. Już nie liczy się, co on czyni, bo twój oskarżający palec wskazuje na niego. Nieodwołalny i śmiertelny w swoim zamiarze. Wskazuje również na ciebie, jaźń A, lecz to trzymane jest jeszcze głębiej we mgle pod obliczem niewinności, jaźnią B. I w tych zasnutych całunem kryptach chronione są i w ciemności wszystkie jego i twoje grzechy, gdzie nie mogą być postrzegane jako błędy, co światło z pewnością pokazałoby. Nie możesz ty, jako jaźń B, być winiany o to, czym jesteś, ani nie możesz zmienić rzeczy, które jaźń C ci czyni. Zatem twój brat, jaźń C, jest dla ciebie symbolem twoich grzechów. Grzechów jaźni A, lecz bezustanną natarczywością wciąż potępiasz swojego brata za to znienawidzone coś, czym jesteś. W ten sposób nasze fizyczne życia odgrywają przedwieczny scenariusz zaprzeczenia naszej wewnętrznie postrzeganej grzeszności, jaźni A, poprzez odszczepienie i projekcję naszego grzechu, dosłownie czyniąc świat szczególnych jaźni C, które zderzają się z naszą niewinnością, jaźnią B. I właśnie ta dynamika chronienia naszego indywidualizmu, a jednocześnie pozbycia się grzechu, jest intencją, jakiej służy ten świat i ciało.
niczemu mniej ani niczemu więcej. Powyższe wyjaśnia, jak syn dzięki dynamice zaprzeczenia, represji, tłumienia, zbawia się od winy poprzez niepamiętanie jej źródła we własnym umyśle, czyli jaźni A. Tym, co zapamiętuje, jest tylko uprzytamnianie sobie potrzeby chronienia siebie, jaźni B, przed nieuzasadnionym atakiem spoza siebie, czyli przez jaźń C, usprawiedliwiającym uzasadniony atak w samoobronie. Ponieważ ta inna osoba jest po prostu projekcją z nieświadomego, bo tłumionego ego syna, gdyż jak wiemy, zawsze jest tylko jeden syn, zarówno w niebie, jak i na ziemi, musi myśleć i czynić to samo, co myśli i czyni syn. Dlatego, odpowiadając na postawione w tytule pytanie, Iwa odgrywa, czy też odzwierciedla to, co pozostało w umyśle syna. Jest ofiarą, czyli jaźnią B, tłamszoną, niedocenioną, niezauważoną przez gnębiciela, czyli jaźń C, cały powód jej złego samopoczucia. Na szczęście to w rzeczywistości nigdy się nie wydarzyło. Dziękuję.